Państwa, na dzisiaj 10. rocznica na lotnisku Wódkę piłyśmy, proszę Państwa, odjeżdżamy, tutaj żegnamy te komisariaty wszelkie, takie różne, więc no i na komisariatach byłyśmy, proszę Państwa, nam te trzy telefony, poradnik. Także proszę Państwa, na te autobusy mamy piękne, tylko że jakoś jest kamera, jest widać bardzo ładnie. Kamera, wszystko wyposażenie techniczne, coś takie siedzenia, proszę Państwa, piękne, bardzo ładne, proszę Państwa. Nie ma na co tutaj narzekać, proszę Państwa. No z tym, że po prostu no teraz jest śnieg i te autobusy tak długo jadą, zwłaszcza 148, proszę Państwa, przesady do synów i te całe te tam cuda niewitosa 31. To jeszcze żeśmy nie zjechali z lotniska Okęcia Szumana, jeszcze nie zjechali. Jakieś przez te drzewa, to latą, bo jest tym śniegiem. Te ronda, takie tu 175 zakręt, jedzie, i tu wojskowy już ten dom, to zawsze jak na lotnisko jedzie do połowy autobusu, wysiada. No, proszę Państwa, no i oczywiście kontrola musi być, bo oni tu przeskakują mniej więcej, gdzie jest ten mostek, proszę Państwa. Jak jadą z lotniska, to przechodzą przez mostek i na drugą stronę wsiadają. I machają, proszę Państwa, i płaci, a to gapiów, a to zagubiony, a to głupawy, a to głupiutki, no to wszystko głupie w tej Warszawie, proszę Państwa. Jak oni nie wiedzieli, nie słyszeli, jeszcze nie odwiedzili. Może no, trzeźwienie umysłu, bo ksiądz Rydzyk narzeka, Radio Maryja w nocy krzyczy, że Polska jest upita, rozpita, proszę Państwa, głupi rozpijają. Bida z nędzą, mydło i powitło, dziady gady, dziada na gada, zgada na dziada, proszę Państwa, chamstwo coraz większe, proszę Państwa, że jak u zwierząt tych gadów, proszę Państwa, które musiały tylko przetrwać, przeżyć, to pewnie siebie podżerały, bo oni się pytają, czy to asteroida jakoś nie gwizdnęła w tej ziemi, proszę Państwa, zanikło życie, gadzie, one może się same podagryzały. Ten hotel pod lotniskiem, proszę Państwa, działki się zaczynają, no i ten śnieg, proszę Państwa, ostatni, przedostatni, proszę Państwa, wszystko widać, i nawet niedźwiedzie miały, proszę Państwa. Ja chciałem zauważyć, ja mam wszystkiego, proszę Państwa, że po prostu nie oni, jako są ci wyznawcy papieża Matki Boskie, programskie, nie pouczeni, nie dokształceni, że po prostu, gdzie Biblię ma tak mówić, proszę Państwa. Otóż w Warszawie można kupić Biblię, proszę Państwa, przy ulicy Nowy Świat 40. Może Warszawa każdy, przyjeżdża, może każdy. Wyznawcy papieża Matki Boskie, Ostrobrzeckie, Skierniewice, no to Państwo widzą, że autobus do Skierniewic. I można do Anglo-Ameryki Białystok podjechać, proszę Państwa, z lotniska Okęcia Szumana w Warszawie. A tu 188 to z powrotem na Nagocławek na Pragę wywozi przez Pracę Łazienkowską. Tam za mostkiem Martę Dowosz żegnamy. Ona tu mieszka, no dzisiaj to pewnie nigdzie wieleczka nie było. Marta Dowosz. U mnie koleżanka, która jest już tak psychiczna, a po tych trzech studiach za dużo uczyła się przeuczyła, nie miała tej równowagi czwartej części, bo miała tak studia muzyczne, aktorskie i wokalne i to padło jej na łeb, jeszcze jeździła z gitarą, proszę Państwa. Jestem na nich szacunkowa, bym Ciebie wzięła na balu. Ale ona, proszę Państwa, się już tak osiadła z tą matką. Tam przy tej, proszę Państwa, pod lotniskiem tej uliczka Sanguszki, Struszki i Dziuszki, to tam mieszka, tam jak pokazałam teraz koło tego mostku. Tak Państwo jadą mostkiem przez mostek, no to i w prawo uliczką i tam szósty dom po lewej, tam Marta Dowosz. Proszę się popytać, że to kilka razy chodziłam, pytałam się ją zapraszając na te występy, że na sali nie nadaje się do niczego. Proszę.